Dzień dobry, Zagadkowa Wyspa, Paulina Koziejowska. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam już teraz do wzięcia udziału w naszych zagadkach. Kochani, no i już pierwsza zagadka jest na ekranie. Program, który oglądacie w tym momencie, pozwala wam zarobić pieniążki. Mam nadzieję, że jesteście już teraz z nami i że za momencie ktoś zarobi 25 zł. Moi drodzy, pieniążki może nie są za duże, ale zagadka jest bardzo, bardzo łatwa. To jest zagadka, którą rozwiążecie w 3 sekundki. Trzeba poprzestawiać literki i odczytać przysłowie. Od kair, od... obczaj, obczaj, obczyaj, obczyaj. Kochani, przykładamy te literki w obrębie poszczególnych tutaj wyrazów, czyli tak, nie przekładamy na przykład jednej literki z wyrazu drugiego do czwartego, tylko układamy literki tak, mamy od, no to tutaj wiadomo, co tutaj się pojawi, prawda? No, tak jak mówiłam, zagadka jest na początek bardzo, bardzo prosta, także weź w niej udział, jeżeli masz ochotę zarobić szybkie pieniążki, a ja w międzyczasie błyskawicznie przypomnę zasady naszego programu. Aby wziąć udział w naszym programie, trzeba mieć ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać, dzwoniąc pod ten wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy się ze studiem. Aby dostać nagrodę, trzeba udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia na żywo ze studiem. Aby zostać połączonym na żywo ze studiem, musisz w najkrótszym czasie udzielić odpowiedzi na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. A szczegóły znajdziesz w regulaminie na stronie www.łowcynagród.com. Kochani, 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 uwaga, czy jest już jedna osoba, która wie, jakie to jest przysłowie? Przysłowie, powiedzenie to jest... często bardzo używamy to przysłowie, bardzo często spotykamy się z tym powiedzeniem, także to nie jest nic skomplikowanego, to nie jest jakieś wyszukane powiedzonko, które go na przykład używa tylko reżyser i mało osób. Naprawdę, naprawdę wiele osób używa tego powiedzonka i myślę, że nawet jeżeli nie dzisiaj, to wczoraj, przedwczoraj, jakiś tam czas temu na pewno spotkaliście się z tym powiedzeniem. Bardzo często go używamy, bardzo często oglądając jakieś programy informacyjne dotyczące na przykład różnych narodowości, różnych państw. Właśnie to jest takie przysłowie związane z tymi państwami. No wczoraj na przykład mieliśmy wielu Hiszpanów, prawda, w Polsce z okazji finału. No i kochani, no i co? No i zaczęła się taka jedna wielka hiszpańska fiesta w Warszawie. No to właśnie to jest jeden z tych zwyczajów, tak, tego kraju. No i moi drodzy, właśnie to przysłowie odnosi się do różnych krajów, do różnych państw, z którymi mamy do czynienia, mieliśmy do czynienia, będziemy mieli do czynienia. Zwykle właśnie, jeżeli coś chcemy powiedzieć a propos jakiegoś tam nawyku, zwyczaju, to stosujemy to przysłowie. No więc, moi drodzy, jeżeli ktoś z was już ma pomysł, jeżeli ktoś z was już rozwiąza tę zagadkę, to szybciutko niech wybierze numer do mojego studia. Ja tutaj czekam na jedną przygotowaną osobę. Jeżeli ktoś taki już teraz jest przed telewizorem, to błyskawicznie tę osobę zapraszam do studia. 704-304-304. Moi drodzy, to jest numer, który wybieracie, żeby tutaj na antenę się dostać. A ja czekam. A ja czekam na jedną osobę, która ma pomysł, która wie, jakie to może być przysłowie, jakie to może być powiedzenie. Kto z was już je rozwiązał? Kto z was poprzestawiał te literki w taki sposób, że to przysłowie już ma odczytane? Że już wie, jakie to jest przysłowie, że już udało mu się rozwiązać tę zagadkę. Moi drodzy, naprawdę to nie jest nic trudnego. Zapraszam, to jest naprawdę bardzo, bardzo prosta zagadka. Moi drodzy, najłatwiej zarobić w naszym programie pieniądze przy tych prostych zagadkach. Także jeżeli, uwaga, ktokolwiek z was ma chwilkę czasu teraz, żeby zatrzymać się, zastanowić się, co to może być za przysłowie, no to właśnie w tym momencie taką osobę zapraszam. Szybciutko, 704, no właśnie, bo nie wybieraliśmy jeszcze numeru dzisiaj, to może jak wybierzemy razem ten numer, to za chwilkę kogoś tutaj w studio usłyszę. 704. 304. No i kto ma pomysł? Kto wie, co to za przysłowie? Powiedzenie, przysłowie, tak jak mówię tutaj, różnie można to określać. Niektórzy to powiedzą, że jest to przysłowie, niektórzy powiedzą, że jest to powiedzenie. No takie przysłowie to jest, przysłowie, no bo skądś ono się wzięło. Powiedzonka to są też zwykle takie
jakieś na przykład mamy w gronie znajomych, rodzinne jakieś powiedzonka, prawda? A przysłowie to są takie mądrości narodu, prawda? Jak to się mówi. No i właśnie tutaj coś o narodzie, o kraju, o państwie. No szybciutko, kochani, kto już wie? Czy w ogóle jest jedna osoba chociaż przed telewizorem? Ja się zastanawiam o tej porze. Mam nadzieję, że ktoś tam jest, ktoś tam ogląda, mam nadzieję, nasz program. Jedna osoba mi wystarczy teraz, która chce wziąć aktywny udział w naszym programie, bo tylko ktoś, kto aktywnie bierze udział w naszym programie, ma szansę, moi kochani, zarobić pieniążki. Także tutaj trzeba szybciutko podjąć decyzję. Tak, wiem, udało mi się rozwiązać tę zagadkę, wiem, co to za przysłowie, łapię za telefon i wpadam do studia. Moi kochani, ja mam nadzieję, że wy dzisiaj jesteście z nami. Rano wiem, że, znaczy rano w Tele 5 wiem, że za nią byliście. Chociaż reżyser mówi, że też niewiele osób było. No może to jest kwestia tego, że po prostu mamy dzień tygodnia, tak, że jesteśmy w pracy o tej porze. Musimy chwilkę zaczekać. No może jedna osoba tam jest przed telewizorem? No kochani, szybciutko. 704-304-304. Pewnie nikogo nie ma, no bo gdyby ktoś był, to już bym tę zagadkę miała rozwiązaną. Także muszę chwilkę zaczekać, aż ktoś podejmie decyzję, żeby wybrać numer. No i ktoś podjął. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jaka jest odpowiedź? Co kraj to obyczaj. No pewnie, że tak. Co kraj to obyczaj. No i tak jak wam ja troszeczkę starałam się podpowiedzieć na temat tego przysłowia coś opowiedzieć. Udało się panu, gratuluję. Lecimy dalej. Kolejna zagadka. Pan jest na 25 zł, a kto następny sobie zarobi kolejne pieniądze? Kolejne 25 zł możesz w tym momencie wygrać, tylko musisz tutaj rozwiązać kolejną zagadkę. Zagadkę troszkę może trudniejszą, bo tutaj mamy więcej wyrazów, ale nie przesadzajmy, żeby tutaj było coś trudnego. Dobrze? Ja znam te zagadki, widziałam je przed programem, także to jest też bardzo proste przysłowie. Bardzo znane przysłowie, może tak. Bardzo znane przysłowie. Także na początku programu dzisiejszego nie będzie jakiegoś zaskoczenia, że coś strasznie trudnego, reżyser nam przygotuje coś, czego nie będziemy w stanie rozwiązać. Na początku dzisiejszego naszego spotkania proste zagadki, to może niewielkie pieniądze, no ale tak jak wam mówię, przy tych prostych zagadkach możecie łatwo te niewielkie pieniądze zarobić. Już potem jest jednak trudniej. Teraz łatwo możesz tę kaskę sobie zabrać. Tutaj 25 zł czeka na ciebie. Czy usłyszę kolejną przygotowaną osobę? Czy jest jeszcze jeden gracz, który chciałby sprawdzić swój pomysł? Ja może przeczytam sobie razem z wami to przysłowie, które oczywiście ma w tym momencie poprzestawiane te literki. Wy musicie to, te literki tak uporządkować, żeby powstało przysłowie, które naprawdę istnieje. Czyli co? Przeczytajmy sobie razem. Muko wodę, w dogrę, metu szat. No powiem wam, że tak po węgiersku troszeczkę, ale to jest polskie przysłowie. Przestawiamy literki i jeżeli już uda wam się to zrobić, to szybciutko taką osobę zapraszam do studia. Kochani, no musimy się pospieszyć, bo po tych łatwych zagadkach będą nas czekały nieco trudniejsze i na te trudniejsze zagadki chciałabym mieć więcej czasu. Teraz te łatwe zagadki chciałabym szybciutko rozwiązywać, żeby więcej czasu mieć na te zagadki trudniejsze. Za większe pieniądze to będą oczywiście zagadki. Także moi drodzy, jeżeli jest już chociaż jedna osoba przygotowana, która ma pomysł, która wie, co to może być za przysłowie, no to teraz taką osobę szybciutko zapraszam na antenę. Nie ma tutaj na co czekać. Wybieramy numer i wpadamy do studia. 704-304-304 to jest numer, który wybierasz, żeby tutaj do mnie wpaść na antenę. No i czekamy. Jedna przygotowana osoba. Kto to będzie? Kto z was ma pomysł? Kto z was już wie, co to jest za przysłowie? Proste, znane, popularne przysłowie. Też wykorzystujecie często je. Pomyślcie o tych przysłowiach, które często słyszycie, które sami często używacie. No to to jest właśnie jedno z nich. Kochani, szybciutko. 25 zł. Za momencik będą większe pieniądze, także się nie przejmujcie, nie martwcie się, że tutaj reżyser zapomniał o nas. Mamy, moi drodzy, no niezłe pieniążki na dzisiaj przeznaczone. Dużo zagadek także przygotowanych. No tak naprawdę to zbliża się przecież koniec tygodnia, bo co mamy? Piątek.
potem sobota, potem niedziela, no i tak naprawdę nawet nie koniec tygodnia, tylko koniec miesiąca się zbliża. No i mamy te nadwyżki finansowe, reżyser wie, że musimy się tych pieniędzy pozbyć, krótko mówiąc, w tym miesiącu, który już się kończy. No i może dobrze, że ten maj się kończy, bo bardzo chłodny w tym roku, bardzo chłodny. Mam nadzieję, że czerwiec będzie przyjemniejszy. No zwłaszcza, że długi weekend przecież już niebawem, tuż, tuż. Podobno prognozy są niezłe, ma być w okolicach nawet 25 stopni, a czy tak będzie, zobaczymy. No zobaczymy, mam nadzieję, że tym razem te prognozy się sprawdzą, bo na pewno wiele osób zaplanowało sobie ten długi weekend. No dobrze, moi drodzy, właśnie, a jeżeli już o tym długim weekendzie mowa, to może warto, żebyś na ten długi weekend zarobił sobie dodatkowe pieniądze. Nawet te 25 zł myślę, że już kogoś tam mogą usatysfakcjonować, no bo 25 zł, no można sobie na przykład jakąś smaczną rybkę nad morzem kupić, co? Na szybciutko. Nie wiem, jakie macie plany na długi weekend, ale na pewno czy macie, czy nie macie, to każdy grosz się tutaj przyda. 25 zł za bardzo prostą zagadkę. Bardzo łatwo teraz o tej porze jest dostać się do naszego studia, bo jeszcze niewiele osób jest przed telewizorami. Także wykorzystajcie to, że mało osób o tej porze ogląda program. Chwyćcie szybciutko za telefon i wybierzcie tutaj do mnie numer. Czekamy. 704-304-304. I kto wybiera numer? Kto tu wpada? Czekam. Jedna przygotowana osoba mi wystarczy. Kto to będzie? Kto z was ma pomysł na to przysłowie? Kto z was może, tak zapytam, już te literki poprzestawiał w taki sposób, że to przysłowie odczytał i jest gotowy udzielić mi tutaj prawidłowej odpowiedzi? Kochani, tylko szybciutko, dobrze? Nie zastanawiajmy się za długo, żeby nie tracić tego cennego czasu, bo program ma ograniczone ramy czasowe. Mamy mnóstwo zagadek na dzisiaj przygotowanych, także dla mnie każda minutka jest tutaj cenna. Ja oczywiście poczekam, ale nie muszę za długo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jaka jest odpowiedź? Komu w drogę, temu czas. No pewnie, że tak, to jest dobra odpowiedź. Komu w drogę, temu czas. No i nam czas na to, żeby zrealizować kolejne zagadki. Jeszcze będzie to rozgrzewka, także spokojnie. Jeżeli dopiero teraz włączyłeś telewizor, to jeszcze kilka prostych zagadek przed nami. Znowu mamy przysłowie i znowu sobie razem je przeczytajmy. Rzadki, jik, am, wat, cekoń. No znowu coś dziwnego tutaj się pojawiło na tablicy, na tej czerwonej planszy. Przysłowie nie brzmiące zupełnie jak polskie, ale to jest polskie przysłowie. Teraz waszym zadaniem jest znowu poprzestawiać te literki w taki sposób, żeby odczytać te przysłowie. Mam nadzieję, że za momencik ktoś ponownie sobie poradzi, już dwie osoby poradziły sobie z poprzednimi zagadkami, także czekamy teraz na trzeciego gracza, bądź panią jakąś może, bo na razie panowie dzisiaj są bardziej aktywni. Powiem szczerze, że myślałam, że dzisiaj będzie więcej pań, biorąc pod uwagę właśnie, że wczoraj był ten mecz, myślałam, że panowie troszeczkę bardziej zabalowali na przykład po meczu, że dzisiaj nie będzie was przed telewizorami. No tutaj okazuje się, że jesteście. No to bardzo dobrze. No w sumie jest taka godzina, że już można było nawet ten mecz odespać, także no, ale może jakaś pani jest przed telewizorem, także również gorąco zapraszam do naszej zabawy, do naszego programu. Trzecia zagadka, trzecie przysłowie i trzeci zwycięzca za momencik się pojawi. Może wybierzmy razem numer, jeżeli ktoś na przykład już ma rozwiązanie, jeżeli ktoś z was już sobie te literki poprzestawiał i już wie, jaka jest odpowiedź. Uwaga, uwaga, kochani, wybieramy razem numer, ale tylko z tymi osobami, które mają odpowiedź, żebyście nie starali się rozwiązać zagadki tutaj u mnie na antenie, bo to się nie uda, to się nie uda. Zbyt mało czasu jest, żeby zagadkę na antenie rozwiązać. Wybieramy numer, wkładamy do studia, zarabiamy pieniądze. 704, 304, 304, kochani. Czy są osoby, które już mają rozwiązaną zagadkę, które już sobie poradziły, które już odczytały to przysłowie? Ja czekam. Szybciutko, jedna osoba. Kochani, 25 zł. Pieniążki, tak jak mówię, nie są duże, ale to jest dopiero ta nasza rozgrzewka. Także, żeby przejść do kolejnych zagadek trudniejszych, no to trzeba najpierw się porządnie rozgrzać. No i zaraz zobaczymy, czy jest jeden gracz przygotowany, chętny zarobić te pieniądze.
ktokolwiek, kochani, uwaga. Czekamy, czekamy, czekamy. 704 304 304. Jedna sprytna osoba. No i? Kto z Was już ma pomysł? Kto z Was już widzi, co to jest za przysłowie? Rzadki jik, am wat cekoń. No kochani, szybciutko, uwaga. Jest jedna osoba, ktokolwiek? Czy jest jedna osoba, która już poradziła sobie z tą zagadką, która tę zagadkę rozwiązała i chce się tutaj pochwalić swoim sprytem, szybkością, refleksem? No bo na pewno, jeżeli jesteś pierwszy, to masz ten refleks, szybciutko rozwiązujesz zagadki i warto, żebyś teraz nie tracił czasu. Reżyser mówi, że nawet nie wolno tracić czasu, że on nam daje 2 minutki i tę zagadkę musimy zakończyć. Kochani, w takim razie co? Za 2 minuty koniec zagadki, ale ja muszę kogoś wcześniej usłyszeć. Ja mówię teraz czas, start. Jedna osoba. W ciągu tych 2 minut musisz wpaść do mojego studia. Czekam tutaj na gracza, który jest gotowy. Kochani, ta osoba sobie zarobi, tylko muszę tę osobę szybciutko w miarę usłyszeć. Tutaj nie mamy czasu na czekanie. Nie wiadomo na co, moi drodzy, no bo tutaj ten czas nas zmieni. Czas czekają, dlatego właśnie kończyć. Mam nadzieję, że się uda. No, kochani, czekamy. Minutka i 10 sekund. Bardzo mało czasu, ale zdążysz. Teraz wybierasz numer, zdążysz tutaj do mnie wpaść. Także czekam na jedną przygotowaną osobę, która już wie, co to za przysłowie tutaj się skryło. Co to za przysłowie jest? Co to jest za przysłowie? Komu się udało rozwiązać zagadkę? Jedna przygotowana osoba jest mi teraz potrzebna. Kto to będzie? No kochani, czekamy. Jeden gracz. 30 parę sekund. Uwaga. Kochani, pół minutki nam zostało. Bardzo mało czasu. 25 zł dla kogo? Za momencik reżyser wyświetla rozwiązanie. Jeszcze jest czas. Jeszcze zdążysz wybrać numer. 20 sekund. Kochani, co to jest za przysłowie obok mnie? Komu się udało? 15, 14, ostatnie sekundki. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i uwaga! Kochani, czas się skończył, cisza, czekamy. Potrzebna mi jest jedna osoba. I? Kochani? Jedna przygotowana osoba, tylko teraz. Uwaga! Czekamy. Czekamy, czekamy i... No, szybciutko. 704, 304, 304, 25 zł dla... Kochani, kto odczytał to przysłowie? Czy jest jedna osoba? No, jeszcze chwilkę czekamy.
Dobra, trzy chwilki jeszcze. Trzy. Momencik, momencik. Wstrzymaj się z pokazaniem jeszcze rozwiązania. Trzy chwile na wybranie numeru. 704, 304, 304, 2. Reżyser wyświetla odpowiedź. No? 704, 304, 304, czekamy. Kochani, no co to za przysłowie? Proste, znane, popularne. Hello? Dzień dobry. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Każdy kij ma dwa końce. No brawo. Brawo, brawo, brawo. No to co, lecimy dalej. Zobaczymy kolejną zagadkę. Ja na razie nic nie mówię, bo reżyser mówi, że wam chyba za bardzo przeszkadzam. Musicie się skupić. No, kochani, może przeczytajmy sobie razem. Stwokłam, am, jejku, kieruk goni. No, to my gonimy szybciutko, dobra? Gonimy, żeby przejść do kolejnych tych trudniejszych zagadek. Kolejne zagadki za większe pieniądze, także moi drodzy, spieszymy się, dobra? Gonimy, gonimy, bo troszkę za dużo czasu nam te zagadki zajmują. Reżyser tutaj starał się to walić na mnie, mówiąc, że ja za dużo mówię, że być może was rozstrasza to, że ja tyle mówię. No ale moim zdaniem po prostu jest niewiele osób przed telewizorem. Sam mi powiedziałeś, że na Tele 5 też było niewiele osób dzisiaj, także... No, dalej to są w tej pracy, po prostu, to jest normalne. Także jeszcze musimy, no 17 się zbliża. No mam nadzieję, że te osoby, które o 16 skończyły pracę, to już otwierają drzwi, że już są bliżej niż dalej, że za momencik tutaj dołączą do tych kilku osób, które przed telewizorem są, no bo trzy osoby przed telewizorem są. No i ponownie pan wygrał pieniądze. Zobaczcie, co za dzień dzisiaj, sami panowie. Tylko panowie może kojarzą przysłowie. Gdzie panie są? Tak się zastanawiam dzisiaj. Różnie to jest. Czasami mam taki dzień, że na przykład same panie wpadają tutaj do mnie do studia. Ja nie jeden pan. Dzisiaj na odwrót. Dzisiaj sami panowie, także tutaj nie ma reguły. No, zobaczymy. Zobaczymy. Może panie są dzisiaj w pracy. Może... A właśnie, bo może był ten mecz i panowie wzięli sobie wolny dzień dzisiaj. A no właśnie, właśnie. No wczoraj, że był mecz i wiesz, wczoraj był mecz, obejrzeli mecz, troszkę tam sobie poimprezowali pewnie. Później poszli spać, wzięli dzisiaj wolny dzień, no i są dzisiaj przed telewizorami, a pani muszą wrócić z pracy. No, mogło tak być. Dokładnie, na początku myślałam, że panów nie będzie właśnie, że z powodu tego meczu wczorajszego właśnie panowie są, bo nie poszli do pracy dzisiaj. No i zobaczcie, nie trzeba iść do pracy i można zarobić pieniądze. No właśnie, a ja mam takie pytanko, jeżeli nie poszliście do pracy, to co w tej pracy powiedzieliście? Bo być może właśnie to przysłowie was dotyczy. No bo jeżeli na przykład powiedzieliście, że się źle czujecie, chociaż może się ktoś źle czuł, ale na przykład jeżeli powiedzieliście, że dziecko się rozchorowało, że albo że macie, nie wiem, no jakąś grypę żołądkową, prawda? No to to przysłowie może się was właśnie tyczyć. Kochani, co to jest za... To jest bardziej takie powiedzenie. Oj, często używamy. Często używane, często je słyszymy. Często może też w naszym różnym kierunku, prawda? To powiedzonko może zostać przez kogoś wypowiedziane. No dobra, kochani, ja wam nic więcej nie mogę podpowiadać, bo reżyser tutaj na mnie krzyczy, mówi, że zagadka jest bardzo prosta. Czekamy na telefon. No. Szybciutko, kochani. Chcę szybciutko przejść do kolejnych zagadek, już za większe pieniądze, dlatego teraz błyskawiczna odpowiedź. Czy jest jedna osoba, która wie, co to jest za przysłowie, co to jest za powiedzenie? Czy jest jedna osoba, której się udało? No, kochani, szybciutko.
7043-043-04. To jest jeden numer telefonu, który tutaj do mnie do studia prowadzi. No ja mam ogromną, ale to ogromną nadzieję, że kogoś tutaj zaprowadzi, że jedna osoba się zgłosi po te pieniądze. Kochani, spieszymy się, bo jest to zagadka łatwa, także bardzo łatwo ją rozwiązać. Bardzo łatwo się do studia dostać o tej porze. Mało osób jest jeszcze przed telewizorem, dlatego zachęcam was, żebyście przy tych łatwych zagadkach, jakie znacie, jak znacie odpowiedź, wybierali numer, bo od razu tutaj do mnie wpadacie. Nie czekajcie. Przy kolejnych zagadkach trudniejszych, po pierwsze może być problem ze zagadką, a po drugie jest więcej widzów, więcej osób ogląda już program, no bo o której kończymy pracę? O 16 bądź o 17. No czekamy. 704-304-304. Jeden numer telefonu, który prowadzi tutaj do mnie do studia, no i nie, no nie wierzę, nikt nie wie, jakie to przysłowie, kochani, znaczy nie chcecie wiedzieć. To jest takie przysłowie, z którym się na pewno spotkaliście. Na pewno komuś nie powiedzieliście, albo sami usłyszeliście to przysłowie. I powiedzonko, no bardziej. Często, bardzo często używane, bardzo często. Kochani, musimy kończyć, dobra? Szybciutko. Po raz ostatni dyktuję numer i czekam na telefon. 704-304-304. Kochani, jedna osoba. Ja nie wierzę, że nie wiecie, co za przysłowie. To jest chyba najprostsza zagadka dzisiaj. Naprawdę, tak mi się przynajmniej wydaje, że to przysłowie jest najbardziej znane, najczęściej wykorzystywane, najczęściej używane z tych wszystkich przysłów, które dzisiaj graliśmy. Dlatego jestem troszkę zaskoczona, że nie słyszę ani jednej osoby. No, kochani, szybciutko, szybciutko, przypomnijcie sobie. Ja wiem, że może tutaj ta ilość literek powodować, że jest zagadką problem, bo jest literek zdecydowanie więcej niż przy tych poprzednich zagadkach, które dzisiaj już się na ekranie pojawiły, ale dużo bardziej znane przysłowie, naprawdę jest znane. Kochani, szybciutko, niech was nie przeraża ta ilość literek, dobra? Bardzo was proszę. Może was troszkę myli to słowo goni, co? Może tak być, że tutaj to słowo goni i teraz wy myślicie, że tutaj ktoś kogoś goni w tym przysłowiu. No nie, 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 właśnie tutaj celowo to słowo takie goni, tutaj reżyser w ten sposób te literki poprzestawiał, żeby troszeczkę nam utrudnić zadanie, bo przysłowie jest na tyle znane i proste i popularne, że gdyby tego goni słowa nie dał, to już pewnie byłoby po zagadce, a teraz wszyscy jesteśmy zasugerowani, kto to w tym przysłowie kogo goni. No ktoś tam niby kogoś goni, tak, ale nie, nie, nie. No, kochani, reżyser daje nam zagadkę na pełen ekran i musimy ją rozwiązać w ciągu jakiego czasu, panie reżyserze? Do godziny 17? No to półtorej minutki, niedużo tego czasu nam zostało. Uwaga! Działamy!
No, kochani, bo jest po 17, jeszcze tutaj reżysera wyprosiłam, żeby jeszcze nie pokazywał rozwiązania, bo w sumie jeszcze jest 17, przez kilka sekund. 3, 2, 1 i uwaga, wracamy do studia. Jedna osoba, czekamy, czekamy, czekamy. Kto ma to przysłowie? Komu z was się udało, kochani, szybciutko? Bo jest po 17. Jejku, 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 musimy kończyć. Dobra, trzy chwilki ode mnie są chyba przymusowe, widzę. Trzy. Trzy chwile dla tych osób, które wiedzą. Dobra, bardzo cię proszę, jeszcze nie wyświetlaj odpowiedzi. Dwa. Nie denerwuj się, na pewno ktoś znajdzie. Momencik, zobacz, że te moje trzy chwile pomagają. Dwie chwile. Na wybranie numeru dyktuję po raz ostatni 704, 304, 304, 1. O, ktoś zdążył. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jaka jest odpowiedź? Kłamstwo ma krótkie nogi. Pewnie, że tak, pewnie, że tak. No i sami przyznacie. Mówiłam. Nie kłamałam. Proste, popularne. No tak jak opowiadałam na przykład, że ktoś na przykład mówi, że nie przyszedł do pracy, bo na przykład grypę chyba, albo że dziecko rozchorowało. No a nie do końca to tak, jaka była prawda. Kochani, dobra, dobra, dobra. Kto jest w domu, to jest w domu. Mam nadzieję, że ktoś tam jeszcze jest. 50 zł, tak jak mówiłam, trudniejsze zagadki teraz się pojawią, na które być może będziemy potrzebowali więcej czasu, ale niekoniecznie, różnie to bywa. Zaskakujecie mnie nieraz tak, że przy prostej zagadce bardzo długo czekamy na odpowiedź, a przy zagadce trudniejszej wpadacie od tak, także tutaj naprawdę nie ma żadnej reguły. Tradycyjnie przeczytajmy sobie to przysłowie, połammy troszeczkę język. Top, dop, mik, łodki pieko, net maz w eni, padaw. Kochani, no więc tutaj mamy dużo więcej tych wyrazów niż przy tych poprzednich przysłowiach, no ale też pieniądze są większe, bo gramy o 5 dyszek. No i czekamy. Dlaczego nie mam, panie reżyserze, zabrał muzykę? O, już mam. Strasznie się zdenerwowałam, strasznie, bo myślałam, że w ogóle mnie nie słychać może, wiesz? Albo że ciebie już nie usłyszę, a to tylko... Muzykę mi wycieszyłeś, nie wiem dlaczego. No dobra, moi drodzy, to jest jakaś taka wyliczanka na razie. Trzeba z tej wyliczanki zrobić przysłowie. Tok, dop, mik, łodki, pieko, net, maz, w, eń, pada. Co to za przysłowie? Jedna osoba sobie musi z tą zagadką poradzić. Czekamy, 5 dyszek do wygrania. To jest bardzo sympatyczna informacja, nareszcie się pojawiły już konkretne pieniądze, ale też konkretniejsza zagadka, trudniejsza zagadka. Naprawdę tutaj trzeba już troszeczkę bardziej się na przysłowiach znać, no i na pewno mieć chwilkę czasu. Reżyser dał tę zagadkę teraz, bo stwierdził, że skoro jest po 17, no to więcej osób przed telewizorami. No to jest w sumie logiczne nawet, co reżyser teraz właśnie wymyślił. Po 17 już pewnie te osoby, co o 16 skończyły pracę, zdążyły dotrzeć do domku, włączyły telewizor i są gotowe do wspólnej zabawy, także więcej osób, mam nadzieję, już o tej porze z nami jest, więc możemy zaryzykować z nieco trudniejszą zagadką. Zobaczymy, jeżeli się nie uda, to po prostu nie będziemy już utrudniać tego typu zagadek, zmienimy kategorię, ale spróbować zawsze warto, zwłaszcza, że 50 zł można wygrać. Trzeba uporządkować te literki, odczytać przysłowie. Ja tutaj na was czekam. Potrzebna mi jest jedna osoba, jedna sprytna osoba. Jest ktoś czy nie? Wystarczy jeden gracz. 50 zł dla takiej osoby, która poradzi sobie z tym przysłowiem, poradzi sobie z tym powiedzeniem. Ktoś sobie na pewno poradzi, także o to ja się nie martwię, to się musi udać. 7043 043 04. Kochani? Kto? No, działamy, 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 moi drodzy. Nie ociągamy się tutaj. Szybciutko działamy. 50 zł można wygrać. Także błyskawiczna odpowiedź. Czy jest jedna osoba, która odczytała to powiedzenie? Powiedzonko. Przysłowie. Próbujemy, próbujemy. Szybciutko, moi drodzy. Zabierzmy jeszcze raz razem numer do studia. 704
304, 304, ale za każdym razem ja mam taką gorącą prośbę, żeby wybierały ten numer tylko osoby, które mają rozwiązaną zagadkę. No jak na razie nie mam żadnych telefonów głuchych, nie mam telefonów od osób, które nie wiedzą, jaka jest odpowiedź. Wszystko idzie zgodnie z planem. Troszkę tylko za wolno idzie to wszystko, wiecie? Zgodnie z planem, ale za wolno. Zdecydowanie. Ja szybciej mogłoby to iść jakoś tak. Już moim zdaniem 7-8 zagadek powinniśmy zrealizować o tej porze. No ale może teraz wszystko ruszy jak z kopyta, prawda? Jak z bicza strzelił. O, no właśnie, zobaczcie, ile tych powiedzeń jest różnych. Jest po 5, także jesteście na pewno w większym gronie. Teraz mam taką przynajmniej nadzieję, tak zgaduję, że wróciliście do domu już po pracy. No i ja teraz czekam. Kto ma pomysł? Kto wie, co to jest za przysłowie? Troszkę trudniej jest, nie ukrywajmy. Mamy więcej literek, mamy więcej wyrazów. Przysłowie może jest mniej znane. No, to już jest takie bardziej przysłowie. To już nie jest powiedzenie, tylko to jest przysłowie. Typowe przysłowie. I rzadziej je używamy. Rzeczywiście, to nie jest tak jak z tym kłamstwem, które ma krótkie nóżki, prawda? No, to często się słyszy. Albo co my jeszcze dzisiaj graliśmy? Komu w drogę temu czas? No też często, prawda, coś takiego jest, czy co kraj to obyczaj. To są bardziej takie powiedzonka. Tutaj już stricte przysłowie, a przysłowie używamy rzadziej niż te powiedzenia, także czekamy, czekamy. Kto sobie poradzi z tą zagadką? Chwilkę musimy poczekać. Jest to dłuższe poza tym to przysłowie, ale mimo, że mniej używane, ale też znane, także spokojnie, dobra? Nie chcę was tutaj straszyć, że na przykład sobie pomyślicie, a nie będę rozwiązywał tej zagadki, bo na pewno nie znam tego przysłowia. No nie, na pewno znasz, tylko mam więcej literek, to przysłowie rzadziej jest używane, więc trudniej jest je odczytać, bo przedstawiać te literki, ale znasz to przysłowie. Tutaj tym się nie martw, że nie znasz, także każdy na pewno to przysłowie zna. Więc próbujemy szybciutko, a jak tylko uda wam się tę zagadkę rozwiązać, to błyskawicznie zapraszam tutaj do mnie na antenę. Jedna osoba mi wystarczy. 704, 304, 304. No i? Czekamy. No kto z was wie? Czekamy, czekamy, spokojnie. Czekam na jednego gracza, na jedną sprytną osobę, która sobie poradziła z tą zagadką, która już wie, co to za powiedzenie, co to przysłowie, przysłowie. No, tylko kochani, my naprawdę musimy się pospieszyć. Nie czekamy, nie ociągamy się, nie zwlekamy, łapiemy za telefon i wybieramy numer do studia. Teraz, szybciutko, jedna sprytna osoba. Kto ma pomysł? Komu się udało? Kochani, po raz ostatni i ja muszę usłyszeć telefon. 7043-04304. Czekam. Nic nie mówię, bo reżyser na mnie krzyczy, że ja za dużo mówię, że was rozpraszam, rozkojarzam tym mówieniem. Także tylko czekam na telefon, który w każdej chwili mogę tutaj usłyszeć. W każdej sekundzie może być dźwięk telefonu tutaj, więc ja jestem już czujna. Jeżeli wy macie odpowiedź, to wybierajcie szybciutko numer. Jeżeli wiecie, jakie to jest przysłowie, to podyktuję jeszcze raz. 704-304-304, żeby mieć pewność, że na pewno wszyscy wiedzą, co zrobić, żeby tutaj do studia się dostać. W każdej chwili ktoś może tutaj trafić do studia i rozwiązać zagadkę, więc niech się te osoby, które mają rozwiązanie, przypadkiem nie ociągają, bo ktoś cię może uprzedzić, a 50 zł możesz sobie łatwo zarobić. Jeżeli masz odpowiedź, to bardzo łatwo tutaj możesz się dostać, bardzo łatwo możesz te pieniążki zgarnąć, tylko musisz podjąć decyzję, tak chcę walczyć o te pieniądze, tak chcę spróbować. 5 dyszek mam do wzięcia, no więc spróbuj, szybciutko.
krótko, no czemu nie spróbować? No pewnie, że trzeba próbować. 704-304-304 to jest jedyna droga, która tutaj do mnie do studia prowadzi. Jedyna droga, która prowadzi na antenę. Jedyny numer telefonu, tutaj inaczej do studia nie możesz się dostać, tylko musisz podjąć męską decyzję. Niezależnie, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, męską decyzję podejmujesz. No cieszę się, że jest chociaż jedna pani przed telewizorem, która przed momentem wygrała pieniądze. Także trzech panów dzisiaj wygrało pieniądze i jedna pani. No i zobaczymy, kto będzie następny, czy to się wyrówna, czy to się zacznie wyrównywać, czy panowie będą mieli za chwilkę jeszcze większą przewagę. Będzie 3-2 czy 4-1. No, kochani, szybciutko. Jedna przygotowana osoba. Tylko teraz. Już absolutnie my nie mamy tego czasu za dużo, także spieszymy się i zarabiamy kolejne pieniądze, a my dzięki temu będziemy mogli przejść do kolejnej zagadki. Tylko ja nie wiem, czy jest sens grać te przysłowia dalej. Chyba, że wrócimy do tych łatwych przysłów, bo z tymi trudniejszymi widzisz, że jest jakiś problem. Coś się tutaj niedobrego dzieje, jednak widzowie mają jakiś tam problem z zagadką. 50 zł można zarobić, no ale co z tego, jeżeli nie słyszymy telefonu, to oznacza, że chyba nie ma osoby, która ma odpowiedź. Nie wiem, czy no chyba właśnie tak jest, co? Gdyby ktoś z was miał odpowiedź, to też bym kogoś tutaj usłyszała. Czekamy jeszcze chwilkę. Jeszcze momencik. Kochani, szybciutko 704-304-304. I jedna osoba. Jedna sprytna osoba mi wystarczy teraz. Kto to będzie? Kto z was sobie poradził z tą zagadką? Kto z was ma odpowiedź? 50 zł. Kto z was wie już, jakie to jest przysłowie? Kochani, nie możemy w nieskończoność tej zagadki trzymać. Mnóstwo zagadek na dzisiaj jeszcze mamy przygotowanych. Od początku wam mówię, że mamy dużo pieniędzy do oddania, bo kończy nam się miesiąc. Już dzisiaj jest 28 maja przecież, także jeszcze piątek, sobota, niedziela i rozpoczynamy czerwiec. Także te nadwyżki finansowe już od dzisiaj zaczynamy wam oddawać, ale nie słyszę telefonu, także chyba zagadki są za trudne, ale tylko przy tych trudnych zagadkach my możemy płacić większe pieniądze. Taki jest tutaj problem, bo reżyser się nie zgodzi, żebym ja przy łatwych zagadkach zażądała od niego na przykład nawet tych 50 zł. To jeszcze nie jest jakaś trudna bardzo zagadka, ale my chcemy grać trudniejsze zagadki dzisiaj, żeby oddać wam te większe pieniądze. Przy tej zagadce nawet reżyser by się nie zgodził, żebyśmy zaproponowali 100 czy 200. No nie, no reżyser mówi, że nie, powinno, to nie jest też jakaś trudna zagadka, nie przesadzajmy. Tylko widzisz, troszkę dużo jest literek, troszkę dużo jest literek. Mam widzom przekazać, że nic się nie wydarzy, że nie podwyższysz, nie. Nic się nie wydarzy, moi kochani, 50 zł to jest ostateczna decyzja reżysera. I teraz, czy jest osoba? Jedyne mówi, co może zrobić, to zmienić zagadkę. No więc, czy ma zmieniać zagadkę, czy jednak jest ktoś, kto rozwiązał tę zagadkę? Ktoś, kto ma odpowiedź i chce zarobić 5 dyszek. Bo jeżeli nie usłyszę za momencie tej osoby, to reżyser zmienia zagadkę, bo on mówi, Paulina, nie mogę dzisiaj tracić czasu, kiedy my od dzisiaj właśnie oddajemy te nadwyżki. Ja muszę oddawać widzom pieniądze. Także ja może umówmy się, dyktuję numer i czekam na telefon. 704-304-304 i uwaga, kto tu pada? Jedna przygotowana osoba, moi kochani, jest nam potrzebna teraz. Czekamy. Sama jestem ciekawa, kto tutaj do mnie do studia wpadnie, ale zanim to się wydarzy, to musi ktoś wybrać numer. No nie ma innej możliwości dostania się tutaj. A coś mi się wydaje, że wy po prostu nie chcecie tego numeru wybrać, że wy jesteście przed telewizorami, że wy macie rozwiązaną zagadkę, tylko się wahacie, czy wybrać numer, czy tego numeru nie wybierać. No to ja mówię, wybierz ten numer, bo za moment ewidentnie będzie za późno, za momencik będzie po zagadce. To jest ostatni moment na podjęcie decyzji, tak wiem. Wiem, jaka jest odpowiedź. Wybieram numer, wpadam do studia. Tylko to się musi wydarzyć teraz, szybko.
szybciutko. Błyskawiczna decyzja twoja. Chcesz grać o te pieniądze, czy nie? No, jeszcze sekundkę poczekam. Jeśli to się nie uda, jeśli się nic tutaj nie wydarzy, to niestety, ale zmieniamy zagadkę. Jedna przygotowana osoba. Kto? Oj, no i sami widzicie, co się dzieje. Reżyser mówi 2 minutki. I więcej na tę zagadkę nie patrzymy. 2 minutki, czas start. Zegar ruszył. Ja mam do was gorącą prośbę. Nie czekajcie, moi kochani, do zera. Jak pojawi się zero, tutaj będzie za późno. Zegar wystartował już. To nie jest czas na szukanie, to jest czas na wybranie numeru i na wpadnięcie tutaj do mnie do studia z prawidłową odpowiedzią, czyli z tym przysłowiem, które tutaj obok mnie jest. Mamy minutkę i 40 parę sekund, także jeszcze wszystko może się wydarzyć, może się udać. Nie czekamy tylko do zera, pamiętajcie o tym, w każdej sekundzie mogę cię tutaj usłyszeć. Kto wie, co to za przysłowie? 1,5 minuty. No i minutka i 20 parę sekund. Bardzo mało tego czasu mamy, moi kochani, bardzo mało. Minuta 20. I jedną osobę potrzebuję. Minuta i kilkanaście sekund. Kto wie, kto odczytał to przysłowie? Kto uporządkował literki? Kochani, to nie jest łatwe. Ja zdaję sobie z wam sprawę, że możecie mieć problem, bo tych literek jest dużo, ale przysłowie jest naprawdę znane. Uwierzcie mi, że znane przysłowie to jest. Będziecie żałować, jeżeli macie odpowiedź, będziecie żałować, że nie wybraliście numeru, bo możecie teraz zarobić te 5 dych. Teraz, w tym momencie, w ciągu 50 sekund. To jest program na żywo, 50 sekund niecałe już i musimy z tą zagadką się pożegnać. Czekamy. Kochani, pół minuty. I 20 parę sekund. Uwaga! Kończymy! Czy jest jedna osoba? 18 sekund. 15. I uwaga! 10, 9, 8. Po raz ostatni wybierz numer. Jeszcze jest szansa. 3, 2, 1. I cisza, czekamy. Uwaga, uwaga! No, moi kochani, jedna przygotowana osoba, kto to będzie? Kto wie, kto widzi, co to za przysłowie, kto ułożył te literki, przestawiał i ma to przysłowie odczytane. Teraz możecie usłyszeć w studio. Jedna sprytna osoba, moi kochani, teraz, w tym momencie wpada do studia, kto? Nie wierzę, że nie ma jednej osoby. Kochani, to się musi wydarzyć w tym błyskawicznym momencie, teraz. 5 dyszek, dla kogo? Później będzie już za późno. To jest ostatni moment, to jest ostatni dzwonek. No, uwaga, uwaga. Jeżeli oglądasz mnie teraz, jeżeli oglądasz nasz program, to szybciutko dzwoń. Póki ta zagadka tutaj jeszcze jest, bo za momencik reżyser zamienia zagadki. No jeszcze czekam, spokojnie, uwaga. Kochani, co się dzieje? Jedna przygotowana osoba, ale to teraz. My co? Te 3 chwilki, tak? 3. Kochani, no bez tych 3 chwil się nie. Moment, panie reżyserze, widzisz, te moje 3 chwilki pomagają. 2. Po raz ostatni. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4, 1.
I ja muszę tę zagadkę zakończyć. Jeżeli w tym momencie, w tym ostatnim momencie ja Cię nie usłyszę tutaj na antenie, to definitywnie kończymy. No i co się dzieje? O, halo? 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 Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Kto pod kim kopie dołki, ten sam nie wpada. No nie, no bo pan tutaj... No źle przeczytał, no po prostu... Ojejku... No pan praktycznie rozwiązał całą zagadkę, ale ja nie mogę tego uznać. No, ja bym uznała, ale reżyser mówi, Paulina, no nie możemy. No pan się pomylił w jednym momencie tam. Nie możemy tego uznać, bo inni widzowie mieliby pretensje. Kochani, nie wiem, jak to się mogło wydarzyć. Nie denerwujcie się, jak wpadacie tutaj do mnie do studia. Ja wam zawsze dobrze radzę, żebyście sobie przepisali każdą odpowiedź na kartce. Słuchajcie, mamy dogryweczkę, mamy ostatnią minutkę i jeżeli w ciągu tej minuty ja nie usłyszę telefonu już z prawidłową odpowiedzią, to definitywnie kończymy. Przepisujcie każdą odpowiedź sobie na kartce. Wtedy jest dużo łatwiej nie pomylić się, no bo jednak program jest na żywo. Na żywo wpadacie tutaj do studia i możecie się pomylić. Zdarza się, no właśnie są nerwy, to jest program na żywo. No ale no cóż, no ja nie mogłam uznać tej odpowiedzi. No było prawie dobrze, to była prawie dobra odpowiedź. Liczę się w 100% poprawna. Pan tam zamienił dwa wyrazy. 30 sekund nam zostało, kochani. Po raz ostatni wybieramy razem numer i ja czekam. 704, 304, 20 sekund. I uwaga, 10, 9, 8, 7, 6. No mam nadzieję, że teraz usłyszę prawidłową odpowiedź. Jedna przygotowana osoba. 3, 2, 1, kochani. Uwaga. Teraz. Czas się skończył. Pan wykonał tutaj 99% zagadki za was. Także teraz kto dokończy tę zagadkę? No może pan ponownie tutaj próbować się dostać. Nie ma z tym problemu. Tylko przepisujcie sobie odpowiedź na kartce. Wtedy się nie pomylicie. Dla kogo 50 zł? Kto? O, halo? Dzień dobry. Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Bardzo dobrze. To jest dobra odpowiedź. Zostawię. Widzicie, pan prawie dobrze pan tutaj przedstawił. Widzę, kopie dołki, tak pan tutaj powiedział. No ja nie mogłam tego uznać. Gdyby to tylko ode mnie zależało, to bym uznała, ale no nie mogę. No, zasady mamy takie, że niestety... Są, jakie są. Zmarnowaliśmy troszkę czasu na tę zagadkę. Moim zdaniem zbyt dużą ilość czasu. No i kolejna zagadka się pojawiła. Lecimy szybciutko. Przyspieszmy teraz troszkę, żeby już nie marnować, nie tracić czasu. Przeczytajmy sobie ponownie, co to jest za przysłowie. No literki są znowu przemieszane. Trzeba te literki uporządkować i odczytać przysłowie. To jest trudno. No, tutaj dużo jest literek, dużo słów, dużo wyrazów, dużo literek. Ale reżyser nie zrezygnował z tych zagadek. Mówi, Paulina, gramy przysłowie dalej. Przeczytajmy. Gocze, siaj, eoi, eni, czynał, gote, ani, eni, dziebę, miał. No powiem wam, że nie wiem po jakiemu to jest, naprawdę. Jakiś język kosmitów chyba. No ale to jest przysłowie. Przekładamy literki. Powiem wam znowu coś. To nie jest trudne, tylko te literki są tak ułożone, że robi się trudno. No, namieszałam, tak? To reżyser mówi, to trudno czy nie trudno? Nie, bo przysłowie jest popularne, ale literki poprzestawiałeś w taki sposób, że jest ciężko na nie wpaść bardzo. Także może być lekki problem, no ale mam nadzieję, że mniejszy niż przy poprzedniej zagadce, że szybciej kogoś z was tutaj usłyszę, bo straciliśmy ogrom czasu przy tej poprzedniej zagadce. Także moi kochani, jeżeli chcecie zarobić pieniądze, 50 zł kolejne, to teraz. Czekamy. Nie musimy jakoś długo czekać. To nie jest tak, że tyle samo musi ta zagadka czasu trwać, co ta poprzednia. Także szybciutko. Jedna przygotowana osoba. 704, 304, 304. Jeden numer telefonu tutaj do mnie do studia prowadzi. I zaraz zobaczymy, kto.
kto tu do mnie wskoczy? Czekamy. No. 5 dyszek dla kogo? Może pan po raz kolejny tutaj do nas wpadnie. No nie udało się przy tej poprzedniej zagrać, tylko teraz, proszę pana, niech pan sobie zapisuje wszystko na kartce. Czekamy. 50 zł dla kogo? Jedna przygotowana osoba nam wystarczy. Czekam. 5 dych. Dla? Szybciutko, kochani, jedna osoba. No, próbujemy. Próbujemy rozwiązać tę zagadkę. Co to za przysłowie? Jedna osoba, no. Szybciutko. Kochani, tyle czasu nam te zagadki zajmują dzisiaj. No strasznie długo, naprawdę coś się dziwnego dzieje. Albo te przysłowie wam nie leżą, albo was nie ma przed telewizorami. Powinniśmy dać inne zagadki, żeby sprawdzić, co się dzieje. A już tę zagadkę zostawmy, poczekajmy, aż ktoś odpowie, bo różnie to bywa. Może się okazać, że się widzowie rozkręcili i są gotowi już do walki za te większe pieniądze. Czekamy. Jedna osoba, kto? Kto ma to przysłowie? Gocze siaj, eis, eni czynał, gote ani, eni dziebę miał. Przestawiamy literki, uporządkowujemy je i odczytujemy przysłowie, wpadamy odpowiedzią na antenę. Tylko kochani, tak jak wam mówię, róbcie to bardzo dokładnie, bo przed chwilą był pan tutaj, który prawie, że miał dobrą odpowiedź, ale niestety pomylił się, no było takie no, smutne, tak, no bo przestawił dwa wyrazy. A ja muszę mieć taką no, w 100% dobrą odpowiedź, no nie mogę czegoś takiego uznać, także zapisujcie sobie odpowiedzi na kartce. Kochani, no ale tak szybciutko, dobrze, bo ta poprzednia zagadka nam zbyt dużo czasu zajęła, więc chciałabym, żeby ta zagadka zajęła nam już zdecydowanie mniejszą ilość czasu. Więc 50 zł dla jednej osoby, kto z was ma pomysł, jeżeli jest jedna osoba, to zapraszam. No. Czekamy, czekamy. Dla kogo z was te pieniądze? No, kochani, reżyser mi mówi, że będą trudniejsze zagadki, także chyba jednak nie zrezygnował z tych trudniejszych zagadek, które mają być dzisiaj grane. A dlaczego? A, bo chcesz dużo pieniędzy rozdać. Kochani, no jak dużo pieniędzy mamy rozdać, to musi być dużo trudnych zagadek. My nie możemy przy łatwych zagadkach dać jakiejś ogromnej sumy pieniędzy. Nie ma takiej możliwości. To jeszcze nie jest trudna zagadka. Tylko literki są sprytnie poprzestawiane. Przysłowie jest naprawdę znane, popularne. Bardzo często nawet się je słyszę. No, próbujemy, kochani. Jedna osoba mi wystarczy. Komu się udało? Kto z was ma odpowiedź? Jedna osoba. 704-304-304. 50 zł dla takiej osoby. No, już za chwilkę możesz być zwycięzcą, tylko musisz wybrać ten numer, jeżeli masz przygotowaną odpowiedź. Najlepiej, jeszcze raz mówię, zapisaną na kartce. Zapisuj sobie wszystko, obojętne jakie zagadki gramy. Czy przysłowia, czy jakieś nazwy geograficzne, czy zagadki na spostrzegawczość, wszystko mi zapisane na kartce, wtedy się nie pomylisz. Czekamy. Jedna sprytna osoba. Kto? No. Kochani, czekam. Ale w nieskończoność nie będę czekała, no nie mogę nawet. Jedna osoba. Kto ma? Kto wie, co to za powiedzenie? Przysłowie. Hop,
popularne, znane. Przedstawiajcie te literki. Może zacznijcie od pierwszego wyrazu. Postarajcie się odczytać pierwsze słowo. I jeżeli już odczytacie pierwsze słowo, to może wam coś przyjdzie do głowy. Pierwsze i drugie słowo na przykład. Którekolwiek może słowo postarajcie się odczytać. I jeżeli odczytacie jedno słowo, to potem zastanówcie się, czy z tym słowem znacie jakieś przysłowia. Polskie oczywiście. No czekamy. Coś tutaj powinniście zlokalizować, myślę. Reżyserowi też się wydaje. Także reżyser mówi, że on jest spokojny, że jego zdaniem się uda tę zagadkę rozwiązać. No ja mam nadzieję, że też się uda. Skoro udało się komuś rozwiązać tę poprzednią zagadkę, no to ta chyba też nie będzie problemem. Szybciutko. W każdej sekundzie możesz tutaj do mnie się dostać. Czekamy. Jedna przygotowana osoba. Kto? Kto wie? No. 704-304-304. Kto wybrał ten numer? No, kochani, szybciutko, jedna osoba, 5 dyszek, dla kogo? No, 2 minutki reżyser nadaje, mówi, że nie mamy już czasu, że trudniejsze zagadki czekają, musimy mieć czas, 2 minutki i kończymy. Czas, tak, 50 zł do wygrania, zagadka jeszcze przez 2 minutki tutaj będzie z nami. Jeśli się nie uda, to trudno, to pokażemy rozwiązanie i chyba i tak powinniśmy reżyserowi przejść do tych trudniejszych, no bo my nie możemy oddać dużych pieniędzy przy łatwych zagadkach. Kochani, minuta i 40 parę sekund. To jest czas dla tych osób, które mają to przysłowie, które najlepiej mają to przysłowie zapisane na kartce i teraz są gotowe na to, żeby wybrać numer do studia. 704-304-304. I czekamy. Minutka i 10 sekund. I równo minuta nam została. Za minutę musimy kończyć. Kochani, jedna osoba. 50 zł cały czas do wzięcia. Ale już tylko przez 50 sekund. Kogo tu usłyszymy? Wybieramy numer teraz, jeżeli chcemy zarobić te pieniądze. Jeżeli mamy odpowiedź, to teraz kręcimy, dzwonimy. Mamy 40 sekund, także tego czasu bardzo mało, ale to jest wystarczająca ilość czasu na to, żeby dostać się tutaj do studia. Jeżeli masz przygotowaną odpowiedź, 30 parę sekund nam zostało. Kochani, kto? Kto widzi? I bo będziemy musieli kończyć 5, 4, 3, 2, 1 i uwaga, jedna osoba. Kochani, szybciutko. Czekam. Kto widzi, kto wie, kto poprzestawiał te literki i wie, co to za przysłowie? Dobrze. 3 chwile ode mnie. 3. Na wybranie numeru. Już tylko to jest czas dla tych, co widzą. 2 704-304-304. Przysłowie. Znane. Używane.
Jeden? I uwaga! Kochani, to jest ostatnia chwila. Jedna przygotowana osoba. Kto widzi? Kto wie, co to za przysłowie? No, szybciutko, teraz. Póki ta zagadka jeszcze jest. Przysłowia to nie jest chyba dobra kategoria jednak, wiesz? To nie jest trudne przysłowie, ale może ciężko te literki, tymi literkami trochę zagmatwałeś za bardzo, wiesz? No jest jakiś problem, no gdyby to było też łatwe takie, no to byśmy kogoś tutaj usłyszeli, tak? A widać, że mimo, że przysłowie popularne, łatwe, to tymi literkami tak zagmatwałeś, że jest jakiś problem z tą zagadką, no bo nie słyszymy tutaj telefonu. Kochani, czekamy na jedną przygotowaną osobę. Kto widzi, kto wie, co to za przysłowie? Komu z was się udało? Nie ma jednej osoby. Za trudne to jest. Coś, żeś te literki jakoś sprytnie poprzestawiał. Za sprytnie chyba. Jeszcze czekamy. No. Reżyser mówi, że więcej kasy za tę zagadkę nie da, bo za łatwe przysłowie to jest. Może literki poprzestawiał sprytnie, ale przysłowie znane bardzo. O, halo? Halo? Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Czego ja się nie nauczę, tego ja nie będzie umiał. No więc sami przyznacie, kochani, znane, proste, popularne przysłowie, ale wymęczone strasznie, ale 50 zł się udało, tylko chyba powinniśmy zmienić jednak kategorię, wiesz, bo troszkę tutaj tymi literkami gmatwasz za bardzo. Ale co to ma być? Ale ja mówię, żebyś w ogóle zmienił kategorię zagadki, a nie rodzaj zagmatwania, bo tutaj reżyser mówi, że nie zagmatwał, że po prostu nie dał literek. Że to są w odpowiedniej kolejności. No super, no jeszcze dobrze, dobrze, że są w odpowiedniej kolejności, wiesz, no jak dałeś tych literek jak na lekarstwo, to może w ogóle mogłeś nie dać tych literek, dać puste pole na przykład, co ty na to? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 literek pokazałeś. No nie będę nawet liczyła, ile jest zakrytych, bo jest po prostu ogrom zakrytych literek, a wyrazów mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem wyrazów, 11 literek odsłoniętych, no to po prostu istne szaleństwo tutaj robisz. No i jeszcze czekamy. Stówka jest, tak? To jest ta zachęta, tak? Że 100 zł dajesz. No to dajesz tyle kasy, że rzeczywiście komuś się na pewno będzie chciało szukać za stówę. Dawaj więcej może kasy. No daj więcej kasy, no bo jeżeli komuś ma się chcieć szukać rozwiązania, to za większą kasę. Kochani, 1000 zł, no to mi się podoba. Szybciutko, stówka, nagroda gwarantowana, następnie zadaję ci 5 prostych pytań. Jeżeli odpowiesz na nie w ciągu 30 sekund, wygrasz kolejne 900, czyli w sumie wygrywasz nawet 1000 zł teraz. No teraz jest jakaś motywacja, przynajmniej ta finansowa, żeby się skoncentrować troszeczkę na zagadce, żeby poszukać, zastanowić się, co to może być za przysłowie. Co to może być za przysłowie, kochani? No, uzupełniamy te literki, musimy te literki uzupełnić i odczytać. Próbujemy. No. 704-304-304. Jeden numer, który tutaj do mnie do studia prowadzi. I kto z was ten numer wybierze, kto będzie miał odpowiedź, na pewno jest to ciężkie. No nie ma tutaj co ukrywać, nie ma tych literek, nie ma pierwszej literki nawet podanej. Literek jest bardzo mało, głównie mamy podane samogłoski i literki na końcach poszczególnych słów, wyrazów. Dobrze, chociaż tą literkę K dałeś. Jest na szaleństwo. A gdybyś zrobił jeszcze jedną rzecz dla mnie? Na przykład dał tę zagadkę na pełen ekran.
bo może jak ludzie się skoncentrują, na przykład na 10 chwil, że przez 10 chwil, żeby ta zagadka była na pełnym ekranie, żeby każdy dokładnie się przypatrzył, przyjrzał tym literkom, pomyślał, skoncentrował i dorzuć jeszcze jakieś literki, bo to jest zdecydowanie za mało tych literek. Kilka literek jeszcze, bardzo cię proszę, dorzuć. Kilka literek. 3 literki, no dobrze, ale jakieś takie sensowne. Takie sensowne te literki. 4, tak? Ale to sensowne. Literki poproszę. No dobra, jedna mi się podoba. No coś tam dorzucił. Kochani, potrzebujecie pewnie teraz chwilki skupienia, koncentracji, więc dajemy wam 10 błyskawicznych chwil na rozwiązanie tej zagadki. Zagadka jest na pełnym ekranie. No i teraz spróbujcie ją rozwiązać. Wiem, że jesteście zmęczeni po całym dniu pracy, ale jest to co powalczyć.
pani reżyser daje nam nawet 2000 zł, ale mamy już zero, czyli to oznacza, że ja muszę usłyszeć w tym momencie telefon, czy jest jedna osoba. Ja mam naprawdę dużo pieniążków, ja mogę naprawdę te pieniążki wam teraz oddać, kochani. 2000 zł na tę zagadkę mogę poświęcić. 2000 zł. Czy jest jedna przygotowana osoba, która chce te pieniądze zarobić, ale teraz uwaga. Czekamy, czas się skończył, mamy zero. Jedna przygotowana osoba. Szybciutko. Dwa tysiące nawet dla? A czy ty możesz, bo ja mam tutaj 4000 zł, czy ty możesz 4000 zł dać na tę zagadkę właśnie? Bo to jest naprawdę trudna zagadka, jest bardzo mało literek. Poproszę 4000. Kochani, uwaga, 4000 zł. Ale jeszcze literki jakieś poproszę, dobra? Jakieś literki. Za 3, 4. No po tym drugim słowie może już skojarzycie, co to za przysłowie. Na pewno podpowiem wam tak, że to jest coś o jedzeniu. Jak ktoś lubi jeść, to powinien skojarzyć. Kochani, 4000 zł tutaj trzymam. Kto walczy? Kto walczy o te pieniądze? 4000 teraz do wygrania nawet. Przy tej zagadce. No. Czekam. 704-304-304. Jedna przygotowana osoba jest nam potrzebna. Kto widzi? Kto widzi, co to jest za przysłowie? Kochani, ale my naprawdę musimy kończyć. My już nie mamy czasu. Już ten czas na szukanie się skończył. Teraz jest czas na dzwonienie dla osób, które mają to przysłowie, dla osób, które odczytały. Ja wiem, że zagadka jest może niełatwa, bo przy poprzednich zagadkach literki były wymieszane, ale były wszystkie. Tutaj zobaczcie, dużo literek nie ma. Wielu literek nam brakuje, także jest trudniej rozwiązać tę zagadkę. No ale jak się postaracie, jeżeli pomyślicie, zastanowicie się, jakie są przysłowie, które są związane z jedzeniem, to powinniście skojarzyć, to powinniście rozwiązać tę zagadkę, sądzę. 4000 można zarobić jeszcze, także to jest dobra informacja, że ta zagadka jeszcze tutaj z nami jest. Jest po 18, także może teraz wróciliście dopiero do domów. Jeżeli tak, to chyba już odpuśćcie sobie tę zagadkę. Teraz jest czas dla osoby, która ma rozwiązaną, która wie, jaka jest odpowiedź, która wie, co to za przysłowie. Coś związanego z jedzeniem, kochani. No co? Co może być za przysłowie związane z jedzeniem? Szybciuteńko, jedna przygotowana osoba. Czekamy. No i 704-304-304. Kochani, mówi reżyser, że my musimy kończyć tę zagadkę. Już tutaj nam dał taką informację. Zobaczcie, na tabliczce jest napisane koniec zagadki i to oznacza, że definitywnie musimy się z tą zagadką zaraz pożegnać. Także to jest ostatnia szansa, to jest ostatni dzwonek na to, żeby wpaść tutaj do studia, żeby wybrać ten numer i powalczyć ze mną o 4000 zł. Dokładnie tak, te pieniądze trzymam w ręku, one czekają tutaj na swojego właściciela. Kochani, kto wie, co to za przysłowie? Tylko takie osoby dzwonią do studia i bardzo was proszę, żebyście to przysłowie mieli zapisane na kartce, żeby już nie było dzisiaj żadnej pomyłki, bo miałam dzisiaj taką jedną pomyłkę. Wynikało pewnie z tego, że pan się zdenerwował, na żywo jest program, na żywo wpadacie do studia, dlatego najlepiej mieć odpowiedź przygotowaną na kartce. Kochani, gramy o 4000 zł. Kto wie, co to za przysłowie? Komu z was się udało już? Czekam. No i jedna sprytna osoba. Kto z was widzi? Kto z was wie? Czekamy. Thank you.
4000 nawet do wygrania. Dla kogo? Dla kogo tak duże pieniądze? Moi drodzy, to naprawdę nie jest łatwe. Dlatego my możemy zagrać o tak dużą stawkę. Dlatego właśnie reżyser zgodził się na 4000. Gdyby zagadka była łatwa, gdyby tutaj były wszystkie literki podane, tylko wymieszane, to literek by, to reżyser by tutaj no, nam nie dał takiej stawki. On by może 1000 zł dał, no maksymalnie, ale nie 4000. Tutaj mamy bardzo wiele literek do uzupełnienia. I kto z was już te literki uzupełnił? Kto już ma to przysłowie gotowe? Kto jest gotowy, żeby udzielić prawidłowej odpowiedzi teraz tutaj w studio, na żywo, w programie naszym dzisiejszym czwartkowym? Jedna osoba, 4000 nawet dla... No? Dla kogo? 704-304-304. No już coś tutaj dzwoni nam, coś nam tu dzwoni, to znaczy, że definitywnie musimy kończyć tę zagadkę. No ale jeszcze momencik zaczekać bym chciała, wiesz, jeszcze chwilkę, bo może ktoś teraz dopiero rozwiąza tę zagadkę, może ktoś w tym momencie szuka telefonu, może ktoś wybiera numer. Dajmy jeszcze chwilkę ludziom, dobra? Sekundkę, bo co jeżeli ktoś na przykład teraz wybiera numer i za momencik tę osobę usłyszymy. Dajmy komuś tutaj trafić, dajmy komuś szansę na 4000 zł. Kochani, jedna przygotowana osoba jest nam potrzebna. 704-304-304. Uwaga! Czekamy. Ktokolwiek? Kochani, czas się kończy. Kto? Kto widzi? Kto wie? Kochani, naprawdę musimy kończyć. Jedna osoba. Za trudne to jest, widzisz? Ale to, że dasz 2 minutki, no i co, za 2 minuty zakończymy tę zagadkę? Momencik. Reżyser mówi, że no niestety, on już startuje ten zegar. Za 2 minuty musimy zagadkę zakończyć. Kochani, kolejne zagadki są już przygotowane. Tam reżyser czekają. Za mniejsze co prawda pieniądze, ale są. Reżyser mówi, no chyba nam się nie uda tych dużych pieniędzy oddać, no bo jest jakiś problem z tą zagadką. Zagadka jest troszkę za trudna, wydaje mi się. Wiesz, że troszkę przesadziłeś. Trzeba było już grać taką zagadkę, żeby wszystkie literki były tylko wymieszane. Bo tu nagle zmieniłeś totalnie zagadkę i ludziom... Ludzie się rozgrzali, rozkręcili się już przy tych zagadkach takich, gdzie były wszystkie literki tylko przemieszczane, a ty nagle zmieniłeś totalnie wszystko. Kochani, mam minutkę i 15 sekund. Jeżeli jednak komuś by się udało tę zagadkę rozwiązać, jeżeli ktoś już ma odpowiedź, to w ciągu minuty i kilku sekund muszę cię usłyszeć tutaj w studio. Jedna osoba, 704-304-304 i została nam minuta. Jeszcze czekamy, 50 sekund. Zaraz zobaczymy, kogo tutaj usłyszymy, tak w ostatniej chwili, może się uda. 40 sekund jeszcze mamy, także jeszcze jest szansa na to, że ktoś zdąży wybrać numer i dostać się tutaj do mnie do studia. Ale żeby to się miało stać, to musisz teraz razem ze mną ten numer wybierać. 704-304-304. I mamy 20 sekund. I czekam na jedną osobę. Dziesięć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Co to za przysłowie? Udało się komuś?
kochani, bo mamy zero. I? Szybciutko. Jedna osoba, 704, 304, 304. Kto tu wpada? No kto wie? Co to za przysłowie? Udało się jednej osobie chociaż? Kochani, szybciutko, no jeszcze czekamy, ale za moment będzie za późno. To jest ostatni dzwonek. Ostatni moment. 4000 zł nawet dla? Kto widzi? Co to za przysłowie? Momencik, panie reżyserze, sekundkę, dobrze? Ja wiem, że ja muszę już mieć odpowiedź, ale moment, daj mi jeszcze chwilę. Daj komuś tutaj trafić. Ale dlaczego nie mamy? A! Że koniec programu, no to pięknie, zostaliśmy z tą zagadką na sam koniec programu. Kochani, to jest ostatni moment, w którym możecie zarobić sobie te pieniądze. Tylko teraz ja muszę was usłyszeć w studio. Już nie ma czasu na szukanie, już nie ma czasu na rozwiązywanie tej zagadki, na odczytywanie tego przysłowia, na zastanawianie się, co to za przysłowie może być. Teraz jest czas na wybranie numeru. Tylko osoba, która ma odpowiedź przygotowaną, najlepiej na kartce zapisaną, ma szansę tutaj do mnie się dostać. Już nie ma na nic innego czasu, my też już nie mamy czasu na inne zagadki. 4000 zł do wygrania i uwaga, czekamy. Jedna osoba. Kto to będzie? 704, 304, 304. Czekamy. Jedna sprytna osoba. 4000 zł. Dla kogo? Za trudne to jest. Nie wiedzą ludzie. Nie wiedzą, co to za przysłowie. Za trudne, ono nie jest aż takie używane wcale. To nie jest jakieś przysłowie, wiesz, w stylu, czego ja się nie nauczę, to nie jest takie przysłowie. To nie jest przysłowie jakoś często stosowane tutaj. Za mało literek. Wiesz, zmieniłeś w ogóle typ zagadki. Tam były wszystkie literki, tylko wymieszane. Tutaj literek tam brakuje, trzeba uzupełnić.
no troszkę moim zdaniem zagalopowałeś się. Mogłeś dać trudniejsze przysłowie, ale zostawić tamten typ zagadki. A nie zmieniłeś zupełnie typ. Gramy o 4000, wiemy o tym, no ale mogłeś dać tę samą zagadkę, to samo przysłowie, tylko żeby były wszystkie literki tylko wymieszane, tak jak przy tamtych zagadkach, które graliśmy. No zobacz, tamte zagadki ludzie rozwiązywali. Czekaliśmy jakiś czas, ale udawało się, a tutaj, ja nie wiem, czy się uda, musimy kończyć program, mówisz. Nie mamy już czasu na kolejne zagadki. Ja nie mam pewności teraz, co będzie z tą zagadką. Wiem, że rzeczywiście jest już bardzo późno. Ale jeszcze póki mnie widać, póki widać zagadkę, możesz spróbować wygrać nawet 4000 zł. Czekamy. Ja dam jeszcze 3 chwile od siebie. I to są ostatnie, reżyser mówi 3 chwile, jakie zostały nam w programie. 3. Jedna osoba. 3 chwilki. Dla kogo? Czekamy. Dwa. Jeden. Ostatnia chwila, kochani. Kto tu wpada w ostatnim momencie na antenę? Ostatnia chwila programu. Jakie to przysłowie? Szybciutko. Reżyser krzyczy na mnie, że przedłużam, że już powinniśmy skończyć. W takim razie, czy jest jedna osoba? Czy jest jeden gracz? Kochani, szybciutko. 704, 304, 304. Ja domyślałam się, że dzisiaj jest mało osób przed telewizorami. Stąd też ten problem, który się pojawił ze zagadką. Ale zagadka swoją drogą bardzo trudna. Także jeżeli ty masz odpowiedź, jeżeli ty masz rozwiązaną zagadkę, łap za telefon i szybciutko do mnie zadzwoń. No bo jesteś najprawdopodobniej jedyną osobą, która ma odpowiedź. I za chwilkę to ty możesz stanąć przed szansą wygrania tych pieniędzy, które trzymam w ręku, czyli 4000 zł. Kto to będzie? To teraz już wszystko zależy od ciebie. Czy podejmiesz wyzwanie, czy wybierzesz numer, który jest widoczny na dole ekranu. To jest ostatni moment na podjęcie tej decyzji. Czekamy. Jedna osoba. Momencik, wiem, że czas się nam skończył, ale daj mi jeszcze chwilę. Daj mi jeszcze ten jeden moment. Trzy chwilki i kończymy. Już reżyser mówi, że on będzie odliczał, bo ja znowu będę przedłużać. 3 błyskawiczne chwile. Dla kogo? Co to za przysłowie? Szybciutko. Siedem, zero, cztery, trzy, zero, cztery, trzy, zero, cztery. Musimy kończyć. 3 chwilki nam zostały. Już tylko 2.
No. Dwie chwile. Kto? Kto tu wpada? Kto próbuje? Kochani, jedna osoba. Szybciutko. Ostatnia chwila nam została. Jeden. Kochani, jedna przygotowana osoba jest nam potrzebna teraz. Kto to będzie? No, jedna błyskawiczna chwilka. Uwaga. I zero. Uwaga. Kochani, teraz. 7, 4, 304. Czekam. Uwaga. 704, 304, 304. Mamy 0. Teraz dzwonimy. Jeden gracz, jedna osoba. Czekam. Co tu wpada? Kochani, to jest ostatnia szansa. Naprawdę, w tym momencie, jeżeli teraz nie wybierzecie numeru, to będzie już za późno. No, naprawdę, kochani. Jeżeli nie wiecie, jakie to jest przysłowie, no to trudno. Ale jeżeli ktoś wie, jaka jest odpowiedź, jakie to jest przysłowie, to niech ten numer chociaż raz spróbuje wybrać. Oj, reżyser już tutaj przygotował 30 sekund na naszego bonusa, czyli to oznacza, że my naprawdę musimy kończyć. Ale jak to już musimy kończyć? Jak to już musimy kończyć, panie reżyserze? Kochani, no byłam u niego, powiedział mi, że nie mamy wyjścia, że my naprawdę musimy kończyć. Także ja już jestem gotowa, żeby z tobą zagrać o te 4000. Reżyser nam dał 30 sekund i jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi, żeby z kimś zagrać o tak duże pieniądze. Ja myślałam, szczerze mówiąc, że on żartuje z tymi 30 sekundami, że my naprawdę, to jeszcze mamy chwilkę, ale my naprawdę musimy kończyć program. Musimy się, kochani, się z wami pożegnać, dlatego ja już tutaj mam pytanka. 30 sekund jest gotowe. Czy ty jesteś gotowy? Czy ty jesteś gotowy, żeby tutaj do nas do studia się dostać? Jedna osoba, ja potrzebuję jednej osoby. Uwaga!
30 sekund, 30 sekund, już wszystko jest gotowe, kochani. Tylko teraz muszę usłyszeć jednego gracza, jedną osobę. 3, 2, 1. I uwaga. W ostatniej chwili, kto tu wpada? Szybciutko. Jeszcze tu jestem. Póki mnie widzisz, póki widzisz zagadkę, dzwoń. Kto? Nawet 4000 zł. Uwaga. No kochani, naprawdę ja jestem gotowa, ale ja muszę kończyć program. Ktokolwiek? Kochani? I? Kochani? Halo? Halo? Witam, jaka jest odpowiedź? Czy kucharek jest, tam nie ma treść? No pewnie, że tak, to jest dobra odpowiedź, gratuluję. Teraz gramy o większe pieniądze, stówa już jest pana. Teraz gramy o 3900, mam dla pana 5 pytań, mamy 30 sekund. Zaczynamy. Pytanie pierwsze. Jaka waluta obowiązuje w Grecji? No oczywiście euro. Na jakim półwyspie jest położona Hiszpania? No. Iberyjski? Kto jest trenerem klubu Chelsea London? No jest. Bardzo znany. No niestety, nie udało się Jose Mourinho, nie udało się, no ale trudno. Kochani, może jutro się uda, może jutro będzie szansa też również na bonus. Mam nadzieję, że reżyser będzie łaskawy. Kochani, jutro się spotykamy tradycyjnie o godzinie 16:30. Życzę wam spokojnego popołudnia i wieczoru.